Witam Was tutaj, cześć, chciałem znowu. Zobaczymy Was na kolejny odcinek z City Skylines Industries. Po bardzo długim czasie od ostatniego odcinka nawet nie chcę mówić. Przepraszam Was, że trochę się też może reagować mi tutaj obraz wyświetlany ze względów technicznych i tak dalej. Dobrze, teraz powinno nas wywalić. Ja zrobię sobie bardzo grzecznie, aby nam to mniej się lagowało. Czekajcie, skalowanie widoku. Gdzie jest opcja? Wyłącz podgląd. O, dokładnie. Dzięki temu może mój OBS faktycznie trochę przyspieszy, w sensie Cities trochę przyspieszy i będzie trochę lepiej działać. Ale nie wypowiem się na ten temat, ponieważ nie wiem. I tak, dobrze. Dawno mnie tu nie było, powiem tyle. I widzę, że samolot skorzystał z chyba naszego pasa startowego tutaj, czekajcie. Powiem wam, że na komputerze w Cities to ja nie grałem już od bardzo dawna. A może nawet dawniej. I jakby ktoś się zastanawiał, czemu ja teraz gram. No, to jest dość prosta przyczyna. I tu nie chodzi konkretnie o to, że się teraz pojawi nowy dodatek, bo to też jest na pewno fakt faktem, że pojawi się teraz City Skylines Campus, który na pewno będę chciał kupić. Nie wiem, czy od razu jak się pojawi, bo wiecie, on kosztuje swoje. Ale tak, ale to jest swego jeden z moich ulubionych też serii na kanale, bo tutaj to zupełnie inaczej to nagrywam całość, bo to jest inna muzyczka i wszystko ogólnie, o wiele fajniej. Dobrze, jak widzimy mamy bardzo duże popyty w naszym mieście. Na cokolwiek, zobaczmy, może to jest sprawka edukacji. Tak, to jest możliwe, że sprawka edukacji, ponieważ w naszym mieście edukacja jest na poziomie high bad. Dlatego sobie zainwestujemy, o Boże. Widać, że ja tutaj się nie bawiłem. Jeszcze dzisiaj nagram jeszcze jeden odcinek z Cities, tylko już z kolei nawet na innej wersji Cities. Już będę z kolei grać, wiecie, na PlayStation 4. I tam to trochę inaczej to wygląda, to zupełnie wiem, że powiedział inaczej wygląda. A macie tu jeszcze z jedną podstawówkę. I tu jeszcze pozwolę sobie postawić podstawówkę. Z uniwersytetami nie powinno być problemu, bo nie ma żadnych. Dokładnie. Tym się kiedy indziej zajmiemy. Naprawdę dzisiaj mi się tu nie chce zabić. Czekajcie, czy E? To nie jest. Może R? Też nie. T. O, dokładnie. No ma się zastanawiam, którym tutaj się, wiecie, kręci, bo dawno się tutaj nie bawiłem. Jeśli coś przypominam sobie, co miałem zrobić, niekoniecznie zrobiłem. O, mamy tak. Ostatnio się zajmowaliśmy tym parkiem rozrywki. I to były jeszcze zamierzchłe czasy, kiedy w ogóle nie było Park Life'u na PS4. Zresztą to ostatni odcinek był chyba kiedyś się pojawił w Green Cities, no ponad miesiąc temu, tak? Tak mniej więcej mogę to powiedzieć. Tu widzicie, jak można robić normalnie drzewka. I tutaj jeszcze roślinności, których tutaj właśnie normalnie nie da się niestety zrobić. No ma tak czy siak, naprawdę trochę bardzo laguje. Mam nadzieję, że wam aż tak bardzo nie jest źle. Tu są nasze bulwary, którymi się też zajmowaliśmy, ale dzisiaj bym się zajął nie parkami, bo to macie normalnie, tylko Industries. Industries i tego typu rzeczami, ponieważ no, tym bym wolał się dzisiaj zająć. Tak, poza tym jeszcze sobie będziemy tutaj budować, jak mamy tutaj teraz ten port lotniczy, to z tego co pamiętam, nie wiem, czy to mam już tutaj pobrane. Czekajcie. Nie, nie mam. Ale mam nowy hub lotniskowy, dzięki któremu właśnie z tego typu pasów startowych będziemy korzystać, będzie trochę to inaczej wyglądać. Dobrze, tak, najdalszy, tutaj mamy naszą wykopaliska, najdalsze, jakie tutaj mogę sobie przypomnieć. I wchodzimy sobie do tej zakładki. Ogólnie też w edukacji teraz się trochę zmieni tutaj, no, jak widzicie. Teraz jest tak biednie, a teraz to będzie już zupełnie inaczej. Dobrze, czy dziś w ogóle mam jakiś problem ze ściekami? No tak mi się wydaje, że chyba nie mam. Tutaj, to pokazuje nie, że jest dobrze, ale tutaj jakaś... Tu są jakieś łuny, tu jest nawet dosyć dużo tych łun. Czekajcie. A ten, to już twierdzi, że jest tutaj wszędzie wszystko pięknie. Okej, okay, dobra. Nie rozumiem, nie rozumiem. Z tego co wiem, żeby wszystko tutaj łopanie, my tu nie mamy żadnego co działa. No ma, tak czy siak. Tu jest nasz wulkan. Może jak mi się uda znaleźć parę rzeczy, tutaj będziemy dalej się kręcić. Tu jest ta autostrada. A tutaj jest nasza aktualna działka. No, no i tak jak mówiłem, tutaj weźmy sobie do katalogu przemysłu. Dzisiejszy odcinek może być trochę chaotyczny, bo dopiero co wróciłem i muszę sobie przypomnieć, jak co po niektóre rzeczy działają, co nie? Więc z góry przepraszam. Tak, fabryka lemoniady to nie, niekoniecznie. Fabryka elektroniki. Potrzebny jest nam plastik, szkło i metal. A jak wygląda proces twórczy? Czekaj. Sobie wejdźmy do przemysłów. Dobra, tak. To mamy stąd. Plastik jest z ropy naftowej. A gdzie mamy jakąś ropę? Poczekaj, pokaż. Tu są duże Na pograniczu tego tutaj stworzymy tą fabrykę elektroniki. No.
Bo tutaj samo z siebie to będzie zły pomysł. Dobra, dalej. I też napiszcie mi w komentarzach, bo to był zawsze problem w tej sali, czy dobrze dźwięk jest dograny, czy w sensie, czy mnie słychać i to słychać, więc... A, fabrykę samochodów to raczej na pewno nie teraz jeszcze. Fabryka trampek też nie, bo rolnictwo musiałbym trochę inaczej rozwinąć. Fabryka domów modułowych. O, to jest fajne, ale potrzeba do tego... Plastik... Oj, to też tam będzie w tym miejscu. Tak. Stocznia... niekoniecznie aktualnie do zabawy. No dobra, no to chyba zbytnio fabryk nie mamy co do dokończenia. Jedyne co... To tak, wydaje mi się, że tutaj mamy właśnie naszą fabrykę. I ona potrzebuje metali, a my tutaj mamy... bardzo ładnie tutaj metale. Mamy szkło i metale tutaj też bardzo... jako tako się produkują, więc przejdźmy sobie do naszej zakładki, tej tutejszej. I z tego co pamiętam, jak się przerzucimy tutaj, o dokładnie, tutaj jest dosyć dużo do wydobywania. Więc, co tu dużo mówić, sądzę, że pora tym się zacząć bawić. A skoro jest tutaj dużo dobrania, no to będzie dużo zysków. Znaczy nie powinienem tak tego tutaj blisko siebie to stawiać, ale trudno. I tutaj jeszcze jeden będzie osobny trochę bardziej, bo tam jest tego mniej. Dobra. Powiem wam, że naprawdę całkiem nieźle to zaczęło już wyglądać. Ledwo co zaczęliśmy, a już od razu z hukiem, bukiem i rozwalaniem w ogóle wszystkiego. Dobra, to tak. Na pewno trzeba wygnąć tutaj teren. Przyspiesz to na maksa i daj tutaj to. Dobra. O, dokładnie, o wiele lepiej. Bo jak tak to do góry tutaj idzie, to mi się to nie podoba zbytnio. Jak to się ustawiało? O, tak jest lepiej. Dobra. Ogólnie też tak w międzyczasie mogę powiedzieć, nie wiem czy ktoś tam się tym na bieżąco interesuje. Wątpię, szczerze powiedziawszy, wątpię. Ja tam co jakiś czas daję wam newsy na temat tego, jak ja tam sobie szukam aktualnie aparatu. Pomijając to, dzisiaj kupiłem sobie na przykład właśnie do mojej kamerki czwartą baterię. Bo była w sprzedaży za 50 zł, więc no wiecie no. 50 zł za baterię to jest... To jest bardzo dobra cena. Kogo by się nie spytali, to jest naprawdę bardzo dobra cena. Jak zapytam się pana Dominika, to on to w ogóle powie, że to jest świetna cena. No on to dużo już płaci za baterię, ale on to ma trochę inny sprzęt. No i a propos mojego aparaciku, którym się zastanawiam, będę mieć trochę większy problem, ponieważ nie wiem, nie jestem w 100% przekonany, czy mój aparat, który mnie interesuje, pojawi się w Polsce. I jak możecie się domyślać, jeżeli się sprzęt nie pojawi w Polsce, to jest taki, no taki trochę, dosyć duży nawet bym powiedział problem. Z gwarancją to tam jeszcze tam ujdzie, ale żeby to ściągnąć tutaj wszystkie ceny. I co najważniejsze, system. Jak system nie jest po polskiemu, po łopolskiemu, to tak trochę szkoda bym powiedział. No ma. No tak, zmieniliśmy to sobie. Pytanie, czy jeżeli ja tutaj tak da się to wyrównać, jakbyś powiedział, no właśnie widziałem, że coś się nie chce to wyrównać. Bo muszę trochę obniżyć to. I dopiero wtedy to idzie. O, na takim poziomie bym to chciał. No, powiedzmy, tutaj jest większy problem, ale tutaj po prostu jest duża różnica. Okej, dobra, tu jest całkiem nieźle. No, a tutaj to jest ta droga, więc tutaj nie mogę nic zbytnio z tym kręcić. Dobrze, powiem wam tak, czekajcie, przejdźmy sobie do podglądu. Że to... Oj, zawiesiło się. Że to jest piękny widok. Tak, tylko tą drogę zaraz stąd zniwelujemy, bo ona tutaj psuje nam widok całkowicie. A, pociągnijmy wam tutaj wodę, bo widzę, że macie problem z wodą. I zaraz nam tutaj jakiś już cały system komunikacji tej naszej ciężarówki, żeby stąd mogły wyjeżdżać i nie mieć zbyt dużych problemów. To na pewno. Dobrze, to tak, to działa. Droga. Czy ta droga jest jakimś miejscem tylko i wyłącznie podłączona? Nie, świetnie. Czyli mogę was wypalić. Sio. Proszę bardzo, papa. Dalej, stąd wyrównajmy sobie ten teren, który był wyrównany przed chwilą. Tak, tutaj ta droga będzie jechać, tylko będzie trochę inaczej przekręcona. Co nie? Dobra. Tutaj na razie tak. I tutaj jeszcze będzie tak. Dobra, zrobione też bardzo. I tutaj też. Dobra, proszę bardzo, mamy... To powiedzmy, że jest zrobione. Dalej, tak. Tutaj się na pewno to trochę rozwaliło. Dzięki czemu trzeba zrobić na nowo tę drogę. To jest jedna z moich
Nowych to na pewno ulubionych dróg. G. Tak? Pamiętam dobrze? Tak, dobrze pamiętam. Linie pomocnicze się wyłącza G. Ja sobie podpiąłem. Oczywiście wy sobie tam podpinacie jak chcecie, tak? Ale to pamiętam. Pamiętam moje skróty klawiszowe. To jest... To nawet nie wiecie jak mnie cieszy, że pamiętam takie rzeczy. No, czekaj. Zobaczmy jak to będzie wyglądać. Okej, okay, całkiem ładny zjazd. Mijając to, że naprawdę są lagi i to takie nie z tej ziemi, to jest całkiem nieźle. No a tak, tak jak mówiłem, ciebie przerzucimy teraz tu bliżej będziesz. Dzięki czemu wrzucimy jeszcze jeden szyb. No tutaj, no gdzie dalej. A gdzie tam indziej. No a więc tutaj sobie wyrównajmy i tutaj też dajmy sobie wyrównanie. Ciach, ciach, ciach. Rolnictwem też bym dzisiaj się trochę zajął jeszcze tam w międzyczasie. Dobrze, ogólnie ruch w naszym mieście to jest jakiś wspaniały, biorąc pod uwagę, że to miasto powstało dla Industries. Bo wiecie, wiecie, Industries i korki to oni się lubią niestety. Ale w tym mieście pokazuje, że da się pogodzić te dwie rzeczy. No ma, no i stąd sobie zrobimy zakręcik. Czekaj. Stąd będziesz zakręcać tutaj, tu będziesz jechać do góry, rzecz jasna. Tak, i ogólnie teraz się tam... Ogólnie w środę, z tego co mi się domyślam, w przyszłości nie będą się zbytnio pojawiać w ogóle odcinki, natomiast... Pozostałe dni, jak nie będę mieć faktycznie jakichś problemów technicznych, no to będzie się raczej pojawiać. No, tak, tutaj baraki, buraki ja to zazwyczaj nazywam, są postawione, proszę bardzo. I tak, z tego co kojarzę, jak sobie wejdziemy tutaj pod lądu, tutaj jeszcze jest dosyć tego dużo do wydobycia, więc... Na razie tutaj nie będziemy nic montowywać, bo nie mam pomysłów, żeby aż tak tutaj tego dużo brać, ale... Ale jest to na pewno jeden z zamysłów na dalszą tutaj zabawę. Dobrze, no i tak, tutaj są te fabryki, tu jedna nie mam wody. Co nie jest zbyt dobre, bo ty powinieneś tutaj pracować, a nie marudzić. I tak, ty tworzysz metale i to jest, z tego co pamiętam, potrzebuje metali, tak dokładnie. Więc prosiłbym o to, aby to działało na większych obrotach i żebyśmy tworzyli więcej metali. Bo wtedy tamto będzie mogło działać szybciej i będzie wszystko więcej forsy, więcej zysku i bardziej ja zadowolony, rzecz jasna. Więc tutaj, tutaj i tutaj mamy problem, dobra. Okej, tu mamy jakiś większy problem. Dobra, jak tak dojedziesz, czekaj, to będzie jakoś strasznie źle wyglądać. Nieźle. No, tu trochę się płot urywa, ale nie jest źle ogólnie. Tutaj się to podłączymy, bo tu będzie ogólnie zamknięcie dzielnicy i tu będą bramki, tak. Trochę będzie dziwnie, bo tu będą bramki, będzie przejazd do innej dzielnicy właśnie przemysłowej, tu będzie leśnictwo. Kolejne, tak, bo tu ogólnie będą wielkie przemysły, czy nawet, czy coś innego na tutaj montujemy, nie wiem na razie jeszcze. To tutaj będzie, tego wam zbytnio nie powiem. Dobra, to jest jednokierunkowe, to nie. To jest, czekaj, to jest na ile pobór opłat, ile pasów? Dwukierunkowa. No ma, chyba to jest to, co mnie interesuje. Czekaj. Jeżeli sobie to obkręcimy w ten sposób, to chyba jest tak. Dobra, jednak źle. Dobrze, jeszcze raz. Pobór opłat. Na razie on tutaj nie będzie działać, tak, ale... Ale chciałbym, żeby był już ładnie postawiony, tak? No tak będzie dobrze, tak się ustawi ładnie. Czekajcie, wiecie co, wybudujemy to sobie kawałek drogi, wtedy już będzie się dobrze ustawiać. Zrobimy go na sposób. Na trika. O ty, nie dał się. Jaki jeden. Dobrze, teraz się ładnie jeszcze trochę. Dawaj. Czekaj. O! Proszę bardzo. Dobrze, miejmy nadzieję, że to w miarę jest prosto, tak? Dobra, tylko tak, oczywiście wypad skrzyżowania, won, akysz, bo w takim przemyśle ciężkim to byście mi tutaj kompletnie gospodarkę zepsuli. Dobrze, to są chyba cztery pasy z tego co mi się wydaje, czekajcie. Tak, cztery pasy, no to nie jest tak źle. Opłaty nie będą jakieś tam duże. Dajmy sobie po pół. Od zwykłego pojazdu i od towarowego to więcej trochę. No, i tak jak tutaj możecie się domyślać, stworzymy trochę większą dzielnicę przemysłową, to też. Proszę bardzo, dzielnica przemysłowa powiększona. I nasze tutaj
Składy metale i tak dalej. Czekaj, to jest metal, tak, to jest piec obrotowy, dokładnie. Ciach. I zbyt same zbocza, idź pan. Gdzie tu masz zbyt same zbocza? Co tu masz zbyt same zbocza? Poczekaj, pokaż. Pokaż, czy fakt. No dobra, no, trochę jest same. No, no nie weź, nie manuć. No, Marian, nie manuć. Dobra, no, tutaj trochę może w ten sposób. Sprawdźmy teraz. Teraz już nie powinien robić już. No dokładnie. Proszę bardzo, macie tutaj jeszcze trochę tych pieców obrotowych, że to będzie teraz tak full parą tutaj pracować, że aż się sam zastanawiam, jak to będzie nieźle tutaj pracować. Dobrze, tak, na razie nie macie jeszcze nic, ale wydaje mi się, że o, dokładnie, już idzie jedna ciężarówka do ciebie. Jadą też z naszych już tutaj miejsc, więc jest bardzo dobrze. I tak, tutaj z tego, co mi się wydaje, właśnie, są statki górnicze. Gdzieś mieliśmy skład, do którego to wszystko jest składowane. O, tutaj jest skład. Zrównoważony. Dobrze. I tak, z tego co pamiętam, to jakoś nie działało zbytnio, albo ja byłem pogubiony. Można importować za potem i można eksportować za... Tak, jeżeli jest zrównoważony, to z tego co kojarzę, to będzie się sprzedawać. Ale nie jestem z tego 100% pewien. No, jeżeli sobie weźmiemy na pusty, no jedziemy. Okej. To, a, to tak pokazuje, dobra, to nie. Najmy ten zrównoważony, tak jak było. W zależności od danego, zrównoważony, utrzymanie magazynu w połowie napełnionego. No właśnie, widzę, jest 92%. Pełne utrzymanie w stanie pusty, utrzymanie pustego magazynu poprzez sprzedanie surowca. Rezultaty mogą różnić się w zależności od wybranej zabawy. No dobra. Czyli chyba się nie dogadamy tutaj z nimi. Tak mi się coś wydaje. No. Dobra, dajmy sobie jeszcze te górnicze zabawki. Nie, 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 parki to nie. Parki to są w sali mojej park life'y, dlatego tutaj w ogóle nie będziemy się... Oczywiście czasami jakieś parki może tu budujemy, ale będę chciał się mniej tym zajmować. Z przyczyn oczywistych. Po prostu mamy osobną teraz serię już do parków. Nazywa się City Skylines PlayStation 4 Park Life'y. Park Life. Chciałbym, żeby tam były głównie parki. Mimo wszystko i tak dalej. Zobacz, tutaj tam gdzieś dalej ten statek wejdzie? Nie, tutaj nie wejdzie. A tutaj? Nie, też nie wejdzie. Dobrze, tutaj nie widzę. Dobrze. Tu wejdzie statek. No i tutaj. Nie wiem, czemu te statki tak zawsze na maksa tam odpływają, ale dobra, niech już im będzie. Już powiem tyle, przeżyję. Jeżeli będziecie ładnie pracować, czyzna. I tutaj by jeden jeszcze w las. Tylko, że tutaj ten też ma jakieś problemy. Bo stąd tutaj to jest za blisko. O, coś się... Zapisywanie, no tak. Oczywiście, zapisywanie musi być. 18 minuta odcinka. Tak, odcinek się pojawia też w taki dzień. I jakbyście się jeszcze tylko powiem zastanawiali, kiedy się pojawi kolejny odcinek z magicznej serii, a wizjonerz poza prawem, to wkrótce, bo miał być live, jak może ktoś z was wie. Ale mam problemy techniczne co do robienia live'a z komputera. Więc póki co nie ma live'a, ale... jest już w zamyśle i się może pojawi wkrótce. Powiem tyle, coming soon. Proximamente. Jest jedyna rzecz, którą pamiętam z hiszpańskiego. No, jeszcze buenos dias i adios, to pamiętam. Ale proximamente to pamiętam, bo robiłem swoją właśnie antyreklamę mojej starej szkoły. To to już na zawsze nauczę się. Dobra, no i stąd. Co ja zrobimy tutaj dojazd prosty. Czyli tu będzie jechać tak. Później stąd będzie prosta droga. A, no nie ma znaczenia, czy jest prosta, czy jest tak szalona. No trudno. No to tu będziesz zakręcać sobie i tu się jakoś podłączysz. W sumie możesz nawet tutaj się podłączyć, a tu będziesz mieć miejsce do zawracania, bo to jest akurat ważne. W tego typu miejscach i wy nie jesteście jeszcze podłączeni, tak, to ja pamiętam, spokojnie, spokojnie. O, dokładnie, podczepieni, podczepieni, też nie bardzo. Wy tutaj też już możecie spokojnie działać. No i tu na plaży właśnie sobie zrobimy jeszcze taką działkę wydobywania też tylko tego na plażowego. Wydobywanie na plażowego, co nie? Nie słyszeliście jeszcze nigdy o czymś takim? No ja też nie słyszałem. Jak to ktoś powiedział, a wizjonerz to zawsze coś wymyśli. Nowego, dziwnego i nie z tej ziemi. No ma. Tak, z tego co mi się wydaje, tutaj po części tą drogę można wyburzyć, bo ona tutaj była w powietrzu teraz.
No, to już nie musi być dłużej w powietrzu, można z nią zejść na ziemię, więc bym powiedział. Schodzimy na ziemię z tą drogą. No i tu sobie zejdziesz i tu sobie dojedziesz, proszę bardzo. Nie ma świateł, więc jest dobrze. No i stąd tutaj, jak będzie dojazd, będę zadowolony, tylko oczywiście kaput światła. Wydaje mi się, nie no, na pewno są jakieś skróty do tych wszystkich mapek, to jestem tego przekonany i to byłoby to. Tylko musiałbym się tego nauczyć, a to już trochę za dużo ode mnie. Czy tutaj się znajduje światło przypadkiem? Tak, tu też są światła. Ach, wy jedni. I wiecie, czego mi brakuje w City Skylines? Ale to się wiem, że jakoś się da zrobić. Pociągów towarowych takich pomiędzy tutaj dzielnicami, bo pomiędzy na przykład tą dzielnicą bym puścił do innych fabryk i to byłoby naprawdę fajnie działało, a tutaj no to wiemy, jak to działa, tak? Tak, i też nie widzimy zbytnio, które te samoloty lądują, co jest trochę szkoda, bym powiedział. Bo tak bym wiedział, które tutaj lecą. Tak, lasa wiznożona, to tutaj oczywiście wiemy. Jest zysk i to ładny, 62 tysiące. To jest naprawdę bardzo ładny zysk. No ale wydajność, tutaj jest wszystko na maksa chodzi. Z czego magazynowanie jest też na maksa dosyć, no. Przy lasach jest dosyć dużo jeszcze do pokręcenia, żeby to idealnie działo. No i tutaj jest kolejna, z tego co widzę, jakaś bajka. A, drukarnia. Chyba możemy podciągnąć, czekaj, bo tutaj na pewno jadą surowce do niego, co nie? Do drukarni, co nie? Tak. Tu jedzie jeden, czekajcie, kliknijmy sobie ciebie. Co ty wiedziesz? Takie, stop. Właściciel celulozownia. A co on ten ma? Ma. Nie wiem, nie chcę powiedzieć. Fraja jeden. I druga ciężarówka tutaj jest jakaś stoi w korku. Dobrze, a ty co wiedziesz? Wraca do zakładu. Aha, czyli oddał force. Dobra, dobrze, bardzo dobrze. Tak, zarabia na siebie, więc jest też dobrze. Tutaj też jest zwrot, a tutaj, o, a ty? Dostarcza produkty plastikowe do drukarni. Zakład rafinerii. O! No to z daleka jedzie, ale ładnie to działa. Dobra, no i tak. Aby właśnie działało to wszystko szybciej, tutaj mam coś takiego postawione jak magazyny na plastik i papier. Tutaj są mniejsze właśnie na drewno budowlane i naftę. I teoretycznie stąd powinny iść ciężarówki do tego. No ale jak widzimy, tak nie do końca to działa. Szkoda. No, ale tutaj na przykład, o, fabryka wyrobów plastikowych całkiem ładnie działa. Przynajmniej jest, znaczy, mówię, wszystko jest mniej więcej, więc dajmy sobie 100%. Dalej, tutaj jest kolejna, tak, to jest fabryka mebli, no to oni zawsze na full tutaj działają, ale dobra, na razie nie będę nic kręcić. I jeszcze jest fabryka zabawek. Tak, z czym jesteśmy kiepsko? Z papierem, więc tym się za chwilę zajmiemy, żeby więcej papieru wytwarzać, bo... O, to są od papieru chyba. Czekaj, to papier tworzy, ta papier tworzy. I czy tu się chyba nie zmieści, bo bym pewnie już go postawił. No tak mi się wydaje, żebym już go tutaj pewnie wmontował. Czekaj. To jest to? Papier? Papier. Tak. A nie, zmieści się i to idealnie. To ciekawe, czemu tego nie montowałem. Twarzy mi brakowało? Nie, to niemożliwe. Tak, w ogóle mamy też statki. Nie wiem, ile statków tutaj dopływa, ale... No, jeden płynie, tak? Mamy pierwsze statki wmontowane tutaj już teoretycznie. Tak, a tu jest piękna ropa naftowa, jak ktoś nie wiedział, tak? Tutaj są nasze szyby. One są tutaj pięknie wydobywane, to wszystko tutaj jakieś jest nawet... A, tu są te bunkry, to jest z czasów wojny, takie tam zabawy. No, czy takie zabawy, to też bym nie powiedział, ale dobra. Tutaj to się całkiem ładnie idzie, tu jest ta plaża. Czym się chciałem zająć? Naszą farmą. Jedną wielką farmą, która tutaj się rozprzestrzenia naprawdę na wielkim obszarze. No i na przykład tutaj jest jakby to powiedzieć dużo tego tutaj idzie. I tak, tu mamy duży na mąka, jest zrównoważony. Nie może importować, musi być produkowany lokalnie. Nie może być, może eksportować pieniądze. No dobra, ale jak mogę zrobić, żeby eksportował pieniądze? Czyli jeżeli kliknę pusty, to on będzie. To i tak mówi, że jest pełny. To on się będzie eksportować? Nie wiem, miejmy nadzieję. Taką mam nadzieję.
Tak, bo oni tutaj tworzą mąkę pełną padą, bo mamy tam farmę tak jest wielka, że no tutaj tyle produkuje tego wszystkiego, że my tutaj nie musimy już faktycznie nic dodawać, ale ja dodaję do tej farmy jeszcze parę miejsc, bo lubię jak te miejsca wyglądają. No zresztą tutaj można robić takie fajne rzeczy, jak na przykład skąd się dzieje mięso i tego typu. No niektórzy nie lubią tego, jak skąd się dzieje mięso, ale tak czy siak. Jedzą, ale nie lubią. Więc takie trochę dziwne. No ma, tak czy siak. Ja tutaj oczywiście nikogo nie mówię o nikim nic. Tutaj sobie postawmy. Aha. To tutaj sobie postawmy. Proszę bardzo, będzie z jeden. Tu będzie jeszcze z drugi. I tutaj sobie wmontujemy. Czekaj. Nie to, to, to. O, bo on tutaj idealnie wejdzie, tylko trzeba wyrównać teren wedle tej drogi. Tak, są lagi. Ja wiem, czemu są lagi, tak? Ja zaraz mogę wytłumaczyć, czemu są lagi. Lagi są dlatego, że gram na komputerze takim, który nie został stworzony do grania, na pewno. To jestem przekonany, że twórcy tego komputera, na którym teraz nagram, żeby nagrywać jeszcze odcinki, to już w ogóle by się chyba puknęli w głowę, jakby zobaczyli, co ja teraz robię, że nagram odcinki na tym komputerze. Ale da się, tak? Można, widzicie. Zresztą z tego co pamiętam, dosyć dużo osób z tym się pojawiło dzięki tej serii. Aha, i cały czas masz mnie za przeproszeniem w moich czterech literach. Może jak tak zrobimy, to będzie lepiej. Chyba tę drogę trzeba usunąć, bo coś on tu ma nawet duże, duże problemy. Ja, usunę na chwilę tę drogę. Będziesz mieć już mnie w poważaniu? Tak, cały czas mnie w poważaniu. Hem. Dlatego ja właśnie tego typu rzeczy nie robię. O, słyszę kłopoty. A może jeszcze to trzeba wyburzyć? Ja nie mogę. Ile trzeba tutaj się nakręcić przy tym, żeby to w końcu zaczęło działać. Dobra, no i stąd ta droga jak idzie tutaj sobie ta prosta. No tak, dobra, tu bym w sumie można ją obniżyć trochę. Jak już tutaj tak kręcimy tymi rzeczami, to można ją tak właściwie nawet obniżyć całkiem. Całkiem duże, bo one tutaj dosyć wysoko. O, tylko wyrównaj tutaj ten teren, żeby ona tutaj jakoś ładnie zacnie zjechała. I żeby nie było aż tak źle. Ogólnie w tym tygodniu, tak jak ktoś mnie ogląda, czy ogląda mnie po prostu, powiem tyle. To może zauważyć, że coś się dużo takich starszych serii pojawia. No bo się pojawił raz, to teraz to się pojawiło. Dwa, no to się na przykład pojawiła seria magiczna. Snowfall się pojawił jeszcze odcinek, Minecraft się pojawił, dużo się tego pojawiło, tak, ale... Grunt, że się pojawiają odcinki, jesteście z tego zachwyceni. Dobra, tak. I tutaj będzie zabawa, bo tutaj to jest pofałdowane trochę. Tak, zróbmy sobie jeszcze raz pauzę. Bo ogólnie to już odcinek będziemy kończyć, bo te... Z industrii, póki nie mam na razie jakiegoś tutaj konkretnego jeszcze celu, co właściwie teraz robimy. A jak widzicie, mam bardzo dużo konkretnych celów. W aktualnym momencie. W nawiasie nie mam. Więc. No. Dobrze. No i tak, jak tu sobie tak wyrównamy ten teren, to będzie już na przykład całkiem zacnie. Tu sobie to zrobimy tak. I tutaj nie będziemy tego budować, bo tu za chwilę i tak byśmy musieli to wyburzyć. I tak, w ogóle też czekam na dodatek do Cities, ale na PS4. Aż w końcu dodadzą to, no to wszyscy czekamy. Czyli Radio Station Pack. Bo cały czas się nie pojawił. Nie wiem kiedy się pojawi, ale czekam na niego. Bo jednak radio to radio w Cities i... Na PC można sobie puścić jeszcze jakąś muzyczkę w tle. Co nie? Natomiast tak ogólnie to nie za bardzo. Okej, fajczysz się. No, miejmy nadzieję, że tutaj coś jedzie. Jedzie? Jedzie. Dobra, świetnie. Zmieńmy to ze szklany na coś innego. Nie wiem, pszenicę na przykład. Tak, zmienia się tutaj jak widzimy od razu w... No, widzimy, tak. Poczas się zmienia. Dobra, no i tak. Tutaj poczekaj gra, bo tutaj też to niestety wywalimy. A odtąd tu. Dobra, tu też. I to. Dobra, trochę wywaliliśmy dużo, nawet bym powiedział. Ale to wszystko ma cel swój, rzecz jasna. Żeby więcej produkować materiału, który i tak nam jest potrzebny. Widzicie.
To mi przypomina kraje rozwinięte, które i tak mają za dużo tego jedzenia na przykład, a i tak go produkują i więcej, i więcej, i więcej, no. No, ale tak jest, no niestety. Co tu dużo by powiedzieć, nic z tym nie możemy zrobić, jako my małe szare ludziki. My małe szare ludziki. Dobrze, i mam za przeproszeniem pytanie, co kurwa? Serio, mi tutaj nie wejdziesz. To mi się nie podoba. Ta odpowiedź, w sensie, że nie. Ja tutaj nie mam zbytnio nic do postawienia. No. No, to podłączmy sobie. Co nie? A, bo to tak się wysoko buduje, bo to jest ten budynek, to tak wysoko. Aha, no dobra. No to trudno. Play, proszę bardzo. Mam pomysł. Tak, jak to się już tam fajczy, to już niech się fajczy. Stąd mieliśmy puścić drogę. To też kojarzę. To podłączmy tutaj. Czekaj, ciach, ciach, dobra. I wyrzucić stąd mieliśmy skrzyżowanie, ale lagi. Ale lagi normalnie. Ile, jak może ktoś policzyć, ile mamy FPS-ów? Nie wiem, czy gdzieś można zobaczyć, ile jest FPS-ów w danym momencie, ale wątpię. Może dla bezpieczeństwa takie opcje się usuwa z gier na przykład. W niektórych. Dobra. No i tak, to tutaj sobie przerzucimy. Budynek płonie, no co ty, nie zauważyłem, wiesz co jeszcze? No, proszę bardzo, co my sobie damy to, pastwisko. I dajmy sobie jeszcze może z jedno. Bo tutaj nic innego mi już nie wejdzie. No, dajmy jeszcze jedno pastwisko. Nie, pastwisko. No, macie tu jeszcze jedno pastwisko. I czy to pastwisko tu wejdzie całkiem ładnie, zacnie nawet bym powiedział. Ale może drzewko tu sobie postawmy. No jest zbyt tam zboczu, ale to się da akurat łatwo zrobić. No i teraz te wszystkie zwierzaczki, które tutaj były, będą biegły tam, gdzie normalnie mają. Akurat to jest naprawdę bardzo ciekawe. To jest taki fajny bug, ale to mi się zawsze podobało. Dobra, proszę bardzo, to jest zrobione. I możemy postawić sobie jeszcze trochę tych budynków, chociaż wiem, że one są już mi kompletnie zbędne, bo jest ich za dużo trochę już w naszym mieście. Czy tutaj to by się zmieściło? O, zmieści się jeszcze, na przykład. Baraki. Baraki to zawsze jest dobra rzecz. Dobra, no to tak, tutaj są też całkiem już nieźle. Okej, te. Zobaczcie, jakie tu mamy piękne pola uprawne. Tu się to jeszcze dościąga. No, co by tu dużo nie mówić, to jest to naprawdę rozwinięte. Nawet bym powiedział, że bardzo. Dobrze, tak. Tutaj samoloty. To te samoloty robią to. Czekaj, to jest, co? Wait, what? Gdzie ty lecisz? Ja, wyjdźmy z te. Ten samolot ewidentnie. Te dwa samoloty ewidentnie pikują w dół. Czy wy to widzicie? Z lotniczego hubu, testowatowy jeszcze w ogóle. On tu zaraz wyląduje. Ej, a tu są kolejne. Czemu ten samolot. Co jest? One tu wszystkie startują? Okej, dobra. To jeszcze ciekawe leci ten. Ten to już w ogóle jechał. A, lecisz tutaj. Okej, dobra, to jest dziwne. Powiem tyle, to jest naprawdę już dziwne. Jak to wyglądało. Okej. Non comment. Normalne, to tak, tutaj to wszystko całkiem ładnie działa. Duda się tutaj robi. No, gdzie jest woda, to się robi duda, tak? I tam gdzie nie ma, no to. Metale w sensie. Tam gdzie nie ma, no to jest problem. A, i wy nie macie też wody. No tak, wy też możecie nie mieć wody. I wiem, kto jeszcze nie ma wody. Niego też ja nie pociągnę. Tak, dla ciebie też nie pociągnę. Masz tutaj wodę też bardzo. No to tak, wy tutaj już możecie faktycznie już całkiem działać. Wspominam, czy ty jesteś w. Patrzcie, jak się załapał. Jaki gościu. Jaki agent normalnie. Dało mu się załapać. Okej, dobra. Tak, tutaj będzie się to kończyć. Dokładnie. Tutaj, gdzie jest ten wjazd, będzie koniec tej dzielnicy. Ogólnie to miało być trochę wcześniej, ale jest tu, gdzie jest. Dobrze. Wam brakuje wody? Na bramkach, do toalety chcecie pójść? Nie wolno. Macie mi tutaj spisywać ludzi, a nie do toalety chodzić. Tak, tutaj sobie jeszcze dajmy tą linię i już będziemy kończyć. Dobrze. Tutaj ogólnie to nie jest najlepsze zabki, bo coś tam jakiś mały mini import jest faktycznie. Metale niby się zacie, dużo więcej produkuje niż tego, ale jest chyba wykorzystywana do fabryki idzie. Chociaż teraz nie ma. To mi się nie podoba. To mi się naprawdę nie podoba.
Wiecie, co trzeba zrobić w takim wypadku? Tylko nie mam zbytnio tutaj gdzie. Tu. Ta. No bo tutaj zbytnio... Nie, no nie ma tutaj. Trzeba zrobić w takim wypadku gdzieś po drodze. W miarę. No to tutaj jest w miarę po drodze. Magazyn. Magazyn, żeby tutaj mieli bliżej. Bo stamtąd z tych od razu tych fabryk to ona się zbytnio nie chce to wysyłać tutaj od razu takich tego typu już miejsc. Więc jak zrobimy tutaj nawet mały składzik, to oni będą już o wiele bardziej zadowoleni. Dobrze, no i tak. Teraz tylko pytanie, gdzie mi się taki składzik tutaj zmieści, bo to nie jest pewne. Czy gdzieś się zmieści. Dobra, widzę, że jest problem. To sobie tutaj powiększmy trochę tą wysepkę. To jakaś pseudowoda jeszcze płynie, ale... A to jest pseudowoda. Dobrze, czy wejdzie tutaj mi teraz ta większa może? O, jest, świetnie. Dawaj tu, dawaj, już mnie zainteresowałeś. Dobrze, jesteś zrównoważony. W sumie nawet mógłbym chcieć na pełne, ale dobra, niech już ci będzie. I ty masz być na metale. Tak, dokładnie, proszę bardzo. Miejmy nadzieję, że będziesz ściągać metale z stąd. No bo to byłoby idealne właściwie. Ale okej. Okay. Póki co potrzebujesz wody i prądu. Wodę ci mogę pociągnąć. Prąd. Zaraz ci dam. Nie podoba mi się to, że chcesz prąd i to jeszcze w tak okrutny sposób, ale niech ci będzie. Dobrze, no i dalej, tak jak mówiłem, tutaj dajmy sobie jeszcze linię brzegową, sobie urozmaicimy. O, takie wydobycie piękne. Dobrze, no i teraz tak, tylko którym? A, to jest trochę przyduże. Czy takie małe, to nie wiem, czy mi tutaj też wejdą te podziemne. Może w niektórych miejscach. Tak. Tam, gdzie wejdzie, to wstawimy, ale tam, gdzie nie wejdzie, no to trudno. To powiem tyle, trudno. A, w ogóle pokaż mi, gdzie to jest, to też może być dobrym pomysłem. Ciach, ciach. Okej, okay, da, tu już jest woda. O. Nie, to tam się chyba woda aktualizowała, dlatego była woda. No ma, tutaj nie ma. Czekaj, tutaj nawet większy szyb będzie się dało montować chyba. O, tu taki nad wodą, ej, czekajcie, to byłoby świetne. Tylko tu bym trochę tą drogę zsunął w dół. Tak, zsunę tą drogę trochę w dół, to będzie jeszcze lepiej efekt. Będzie lepszy efekt. Dobra, no i tak, dajmy sobie tu tą drogę. Na takim poziomie, jak jest tutaj to wszystko na dole. Co nie? O, dokładnie. No, tutaj sobie to wyrównamy. Świetnie. I tą drogę daj tutaj, jak ona sobie szła. No, tu może być nawet kawałek prosty. Niech już ci będzie. Dobra, i tutaj to wmontujemy. Tylko trzeba trochę dać ci więcej miejsca, bo mimo wszystko tutaj niestety... Nie ma aż tak dużo. No, ma tutaj to płynie niby, ale tak trochę... A tak trochę nie wydabia. Tak, bo tu są ogólnie też bardzo ciekawe te wysepki. Mogę trochę to... Tak, tu trochę zmniejszymy może na dole. O, może w ten sposób będzie bardziej wydabiać. Nie wiem, w ogóle przyspieszmy czas. Nie wiem, czy to cokolwiek teraz już przyspieszę, ale... Dobra, za chwilę już powiesz, że jest dobrze. Dobrze, dalej. Tak, wy tam będziecie chcieli wodę, ale to jest w swoim czasie, wam montujemy. A, zobacz, ci ma dudzą na wodę, że chcieliby, a ci mają z dużo wody. Są podtapiani. Dobre, co nie? Dobra. No tu dajmy sobie te małe, no bo tam gdzie się da montować w sumie. Bo widzę. To jest podobnych rozmiarów. Czekaj, to jest takich samych rozmiarów jak to. Ja nie mogę. Ja myślałem, że to jest innych rozmiarów, ale skoro to jest tych samych rozmiarów, no to trudno. Dobra, to tak, tutaj sobie damy taką co jakiś czas tą drogę. O. I od tej drogi będziemy takie rzeczy modelować. Co nie? Tutaj nad wodą. No, całkiem nieźle wygląda to. Dobrze, chyba już jest gotowe. Tak, tak, tak coś czuję. No nie no, kurde. Wyprostuj tę drogę. Zobaczcie, przekręciłem, stwierdziłem, nie no, będzie ładnie jak tutaj trochę zakręci na samym końcu, co nie? To od razu nie ma, nie działa. Okej, dobra. Jest? Jest, zacznę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, skorzystałem, brawa dla mnie. To tak, wywalmy tutaj kawałek tej drogi. Stąd. Tu. I czekaj. O. Dobra, no i tu wykręcisz. No, proszę bardzo, jak pięknie. Wywal tutaj światła, bo świateł tutaj nie lubimy. Dobra, no i postawmy sobie ostatnie te budynki, bo jak standardowo Industries przystało, jest długie Industries, co nie jest moją ulubioną
Moim ulubionym zaletą właśnie Industries, że Industries jest długie. Ja lubiłem, jak Industries był krótki, ale to się nigdy chyba nie wydarzyło. Chyba nawet pierwszy odcinek był jakiś trochę przeciągnięty, z tego co pamiętam. No, tak zawsze było. Dobra, ja chcę tutaj widzieć, co się tutaj dzieje, kolego. O, tutaj wejdziesz, świetnie. A tutaj nie wiem, czemu nie chcesz wejść. A, dobra, kawałek jest w wodzie, faktycznie. No, to zaraz tutaj nie będzie tak kawałek w wodzie. Już sobie trochę podniesiemy to. A tutaj sobie wyrównamy do tego. O, 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 jest, jest, wyrównuje się ten piasek. Świetnie. Bo już chcę, żeby to, wiecie, było w miarę wyglądało tam jako tako, a nie jakieś tutaj jeszcze ecieplecie i w madrecie. Ciach, 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 ciach. I tutaj, w ogóle to jest 20 jakoś teraz dochodzi dopiero, więc naprawdę wcześniej nagrałem też odcinek. Dlatego jest taki, wiecie, nie wiem, co się tak właściwie dzieje. Bo jest za wcześnie nagrywane. O, widzę ciężarówki, zaczynałem tutaj susować. Jak cokolwiek to znaczy, po mojemu. Susować. Zaczynałem sobie ciężarówki. Czy nasz tutaj magazyn, czekajcie, gdzie on jest? O, ten tutaj. Okej, okay, powoli się zapełnia i powinien być powoli też wykorzystywany przez to. Dobrze, tutaj jest całkiem nieźle. I to ma też całkiem ładne zyski, dzięki czemu ogólnie mamy całkiem ładne zyski. Bo jak sobie wejdziemy tutaj, bo lecimy. Budżet, załaduj się. Dobra, mamy budżet, proszę bardzo. Sobie klikniemy w budżet. I za chwilę się załaduje. A nie, to jest budżet, dobra, nieważne. Sobie klikniemy tutaj w przemysł. To tak, z tych naszych ekstra gadżetów. Tak, to jest 965 tysięcy zarabiamy. Tak? Nie, 86 tysięcy, dobra, nieważne, już przesadziłem. Czyli łącznie tutaj było 17 tysięcy przy tym, ale to jest bardzo ruchome, więc tutaj nie ma co się tym sugerować. 68 tysięcy zarabiamy na ropie, 32 na wykopaliskach, 83 na rolnictwie, 55 na zielonym. Natomiast łącznie zarabiamy 260 tysięcy tylko i wyłącznie na tym przemyśle, dlatego mamy plus 64 tysiące na godzinę zarabiamy, dzięki co jest... To jest dużą cyferką, jakbyście nie mogli się domyśleć. Dobrze, co ja chciałem kliknąć? Ja chciałem jedną rzecz zobaczyć, to pamiętam. Którąś tutaj, przy którymś magazynów. Z tego co pamiętam. Tak, to było tutaj chyba, z którymś magazynów. Coś tam kręciłem przy nim, jednym z któryś. Nafta, nie, kliknąłem któryś pusty. To było może w rolnictwie. Ale nie wydaje mi się. Nie, to było chyba tutaj w ropie. Znaczy, w sensie tutaj, tym. Bo tu jest zrównoważony, to jestem przekonany, co widzę. Tu dałem, żeby też był zrównoważony i nie wiem, jak oni z tego korzystają. Nie mam do tego pojęcia. Tak, ci tutaj cały czas dojeżdżałem z daleka bardzo, co mi się mało podoba. Kurczę, gdzieś patrzyliśmy dzisiaj jeszcze w taki jeden i kliknąłem pusty, gdzie był. Nie wiem, z tego, który to był. To jest. Nie, to nie jest to. Dobra, no ale tutaj tak odpowiednio tutaj chyba działać całkiem nieźle, tak? Bo tutaj mamy wyroby. Wyroby plastikowe, meble. Tak, i to akurat da się jeszcze tutaj mógł segregować, z tego co pamiętam. O, to. Kliknęliśmy pusty i wtedy też nie powinno się sprzedawać. W sensie powinien być eksport. No i tutaj nam pokazuje, że coś już niestety nie pykło tutaj. Coś tutaj niestety nam nie działa. Dobra, no ogólnie całkiem ładnie zarabiamy z tego, więc nie mam co mówić. Nawet park nam tutaj... Nie, park nie zarabia. Parki to akurat nie potrafię jakoś tutaj wykręcić na zarabianie, to nie jest, to jest czwórka. Dobrze, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, trochę pokręciliśmy, ale oczywiście będzie więcej kręcenia jeszcze w kolejnych odcinkach. Z tego co pamiętam, te budynki jako takie... Nie, bo nie pamiętam zbytnio... Czekaj, jak to było? Jeszcze tylko zerknę na sam koniec. O, bo mamy później... Wszystkie produkty wytworzone przez unikatowe fabryki są... o, widzimy wszystkie... Czekaj, to są wszystkie leśnicze? No, wydaje mi się, że tak. Czekaj, przemienimy. To powinny być rolnicze, tak się przeniesiemy na farmę, to nie będzie widać, co chodzi o rolnicze. Tak, to są rolnicze. Ruda też się tam kręci, no tak, bo tam była obok ruda przez jakiś czas. Tu nie ma rudy, no dobra.
I nafta też tu jeździ. Okej, dobra, to jest fajny podgląd na to. Ale mam, czekaj jeszcze raz. Jak tutaj to jest. Są to. Tutaj można sprzedawać w strefach handlowych. Nie można importować, musi być produkowane. Można eksportować za forcę. Może być przechowywane w magazynach. Okej, dobra. Zysk. Dobrze, czyli w strefach komercyjnych to jest sprzedawane, czyli musimy mieć duże komerchy, żeby to się sprzedawało. Dobrze, aby to działało dobrze, to postawię po prostu jeden magazyn ekstra na koniec. Jeden, zresztą w sumie powinienem go postawić chyba na początku, ale... Ale nie wiem, czy mogę tutaj nie ma, no ma, trudno. Proszę bardzo. I on będzie na właśnie na materiały unikatowe. Gdzie to jest? Meble. Produkty fabryk unikatowych. I to będzie na zrównoważony czy na pusty? Opróżnianie. Średni magazyn do składowania towarów. Nie wiem, czy tutaj, czekaj. Czy tutaj będzie coś cokolwiek teraz jechać? Jak jest to pusty ma być? A jak damy zrównoważony? Dobra, dajmy na pusty i zobacz. Nie, no to nie powinno, miałoby mieć sensu jakby ty. Dajmy na zrównoważony i teoretycznie dzięki temu będzie tutaj dojeżdżać i to będzie się od razu sprzedawać z tych naszych fabryk. Tutaj zarabiałem też całkiem. To działa na szybszych obrotach i od razu zwolniło. Dobra, dajmy do 115%. A zabawki działają? Zabawki działają. Tak jak mówiłem, musimy podkręcić papier, bo papier jest naszą tutaj domeną. Dobra, tak jak mówiłem, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie stać górę. Jeżeli jesteś tutaj nowy, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwonek, aby nie przegapić kolejnego materiału na moim kanale. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. O! No, trochę tęskniłem już z tym miastem, ale dobrze, że tu wróciliśmy. No, i rzecz jasna, korki to jest największy problem w tego typu miasta. Dobrze, przełączymy się na kolejne i kończymy to, bo tutaj nam pokazuje nasz pierwszy piękny Industries. No bo jak to inaczej nazwać? Kończymy! Cześć!